No cześć, Heniuś. Fajnie, że dzwonisz. Co? No pewnie, że jesteś pozytywny. Jesteś pozytywny? Ale skąd wiesz? Robiłeś testy? No to po czym wnioskujesz? Zawroty głowy? Gorączka? Ile? 37 i 0? Może coś oglądałeś nie takiego w nocy, czy coś? Matko, a słuchaj, a jak ze smakiem i z zapachem? Nie ma. Właśnie słyszę jakiś taki, jesteś trochę zasmarkany. A najważniejsze, z kim się ostatnio widziałeś? Ze mną? Czekaj. Cholera, jeszcze z robakiem. Co? Taki sobie szybki test zrobiłem. Nie na robaki, na COVID-a. Nie, negatywny. Chociaż nie wiem. Wszystko teraz takie jakieś plastikowe. Słuchaj, ja mam taki pomysł. Weźmy sobie znaleźć coś śmierdzącego w domu. No nie wiem, co masz śmierdzącego w domu. Poszukaj. Jak nie masz, to iść na dwór i weź odreksia. Jezu, co? No gówno weź. No leć. Ja sobie tu jeszcze potestuję. I co? Ale co ty mi tak szeleścisz tam? Co ty robisz? Ale co ty mi do słuchawki przykładasz, żebym powąchał? Weź no się opanuj. Ale coś czujesz? Co nie czujesz? Może jakieś suche wziąłeś? Ty, ale wiesz, że nie ma miejsca w szpitalach. Ty, ale jakby cię wzięli, to prawdopodobnie na Narodowy Stadion. Jakbyś miał możliwość wyboru, to byś mógł iść na środek. A będzie najlepszy widok. Albo nie, na bramkę. Jak Dudek. No. A jeszcze jedno. Jakby były zapisy na respirator, to nie wiesz z NFZ-u, bo możesz mieć pusty los. Weź z czerwonym serduszkiem. To przynieś jakieś inne z dworu, tylko świeże. No. I co jest? Popaprałeś się. Ale śmierdzi? No widzisz, śmierdzi, no. No widzisz, ale fajnie. Patrz, jak to czasami sapach gówna potrafi poprawić humor. No, zdrówka ci życzę, stary. Pa.